Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale OFPC. Dzisiaj zapraszam was na krótki dosyć film, będzie to prezentacja pamięci RAM od PNY, tych dedykowanych do desktopów, bo osobny film. I przy okazji rozbudowy ramu pokażemy sobie w przypadku kości do typowo laptopów. Zapraszam. XLR 8 -y w ilości 32 Gb w dwóch kościach 3200 MHz cel 16 już doskonale znacie są to kości z podświetleniem RGB regulowanym przez oprogramowanie płyty głównej niestety Gigabyte ma problem przynajmniej z tymi kościami jeżeli chodzi o obsługę, ale pod względem parametrów kości całkiem ok, chociaż na procesorze MDR 1700 X wywalały błędy w OCCT komputer w zasadzie bez problemu się na takich taktowaniach uruchamiał i podczas grania w zasadzie nic takiego się nie działo. Natomiast to są kości, które były prezentowane w ostatnim filmie. Zajmiemy się dzisiaj troszeczkę innymi modelami. Z takich typowych kości do desktopów PNY posiada jeszcze dwa modele XLR8. Jedne to są kości o taktowaniu 3200 MHz, CL16 i napięcie 1,35V, czyli dokładnie te same modele co z podświetleniem RGB. Tyle że tutaj mamy radiatory bez żadnego podświetlenia. Drugie kości wyglądają identycznie ale różnią się parametrami, ponieważ te kości mają taktowanie 2666 MHz i jest to akurat zestaw 32 GB. Cel 16, ale napięcie niższe, 1,2 V, bo żeby kości pracowały na tak niskim stosunkowo taktowaniu jak na DDR4, nie ma konieczności, żeby to napięcie było wyższe. Więc i też kości nie będą się grzały, stąd radiator na tych modułach w zasadzie pełni tylko i wyłącznie kwestię ozdobną. Drugie kości w zasadzie już można powiedzieć przetestowane. Zobaczcie, że tutaj, no, jeszcze raz, jako punkt odniesienia, będzie nam służył OCCT. Ponad 27 minut obciążania i zero błędów. Ataktowania jak najbardziej 3200. Cel 16, czyli referencyjne. Teoretycznie parametry takie same, ale kości, jak widać, sprawdzają się lepiej. To nie jest jednak oczywiście wszystko, ponieważ w ofercie PNY mamy również takie kości powiedzmy sobie OM-owe, i tutaj do wyboru również mamy moduły o innych parametrach, ponieważ na przykład ta kostka podwójna, mamy kości moduły z jednej i z drugiej strony, ma pojemność 16 GB. Natomiast taktowanie tych kości to nie wiem czy tutaj z przodu będzie napisane czy nie, ale również 3200 MHz CL16, czyli takie same parametry, ale pod względem wykonania tańsza konstrukcja, bo tu nie ma żadnych dodatkowych radiatorów. Tego typu moduły Idealnie nadają się do budowy komputerów takich OM-owych, typowo biurowych, gdzie kwestie wyglądu praktycznie nie mają żadnego znaczenia. I co więcej, możemy sobie te kości kupować pojedynczo. A nie w dwupakach, i ma to znaczenie, jeżeli weźmiemy pod uwagę kwestie gwarancyjne, ponieważ nie musimy całego kompletu od razu wysyłać jednocześnie. To jeszcze nie wszystko, ponieważ cały czas poza XLR8 mamy także jeszcze takie w blistrach, i tutaj mamy kości taktowany zaledwie zegarem 2666 MHz, powiedzielibyśmy zaledwie jak na DDR 4, napięcie 1,2, natomiast też dość wysokie timingi, bo aż 19. To są kości jednostronne i te przydają się, jeżeli mamy bardzo chimeryczny sprzęt, ponieważ one pod względem parametrów i opóźnień w zasadzie pracują bez problemu z wszystkim. Ich zaleta to cena, natomiast to są moduły również dla zestawów, które nie potrzebują dużej ilości pamięci, jakaś niewielka tylko rozbudowa, bo to jest akurat kostka o pojemności tylko 4 GB. Dwie takie kości mamy 8 gb i już jakiś budżetowy zestaw możemy z tym składać, i to są również kości, jak zresztą doskonale widać, bez żadnych radiatorów. A więc jak widzimy, Penigre dość mocno wchodzi na rynek nie tylko kartami graficznymi, bo również z RAMu jest co wybierać. Ja co więcej mam również kości do laptopów Sodimy i tutaj sobie zrobimy przy okazji mały upgrade laptopa, ale osobnym filmie. Na dzisiaj to będzie na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ta krótka prezentacja w zasadzie tych kości Wam się podobała. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam serdecznie do opisu, bo pamiętajcie, że w kwestiach na przykład wysokich taktowań i tak dalej chętnie podzielę się z Wami moim doświadczeniem praktycznym przede wszystkim, a nie na podstawie gdzieś tam wybranych testów, wyselekcjonowanych sampli i tak dalej. mnie na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć. Hej.